Mieszkowi. Słuchajcie, no zaczynamy, widzicie, wyjątkowo zaczynamy fanfarami. Zaczynamy fanfarami jednej z głównych amerykańskich wytwórni filmowych położonych w hrabstwie Los Angeles. Chodzi o wytwórnię 20th Century Fox Film Corporation. Te fanfary towarzyszą wytwórni od 1953 roku i zapowiadają najważniejsze produkcje filmowe, które pojawiają się na ekranie. Przykładowo Titanic, Avatar, Bohemia Rhapsody, Diabeł ubiera się u Prady, wiele, wiele innych. To jeszcze raz brawa! Słuchajcie, jak fanfary do filmu, no to muzyka filmowa. I tej muzyki dzisiaj będzie dużo, będzie to muzyka filmowa, ale nie tylko. Ale teraz będzie muzyka filmowa, wyjątkowa muzyka, którą zapowiem trochę w nietypowy sposób. Pytali mnie, ile razy przeczytałem Pana Tadeusza, pisząc tę muzykę. Mówił Wojciech Kilar. Broń Boże, ani razu nie czytałem, bo dla mnie w tej chwili istnieje tylko Pan Tadeusz Wajdy i ja nie pisałem muzyki do poematu Mickiewicza, tylko do filmu Wajdy. Ale w każdym Polaku Pan Tadeusz siedzi. Więc i we mnie, choć przy łóżku go nie mam, jednak wiele razy go czytałem i te wszystkie sceny tkwią we mnie. To jest część mojej polskości. I kiedy przyszło mi komponować, muzyka wydawała się oczywista. Polonez z filmu Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz. Thank you.
dzisiaj będzie wyjątkowo. Chcecie powiedzieć, że gdyby nie te betony, to byśmy wszyscy poszli w polonezatany. Zgadza się.